A tu mamy kawałeczek jeszcze, jak przejdziemy, to mamy szczyt Półwyspu Helskiego i tutaj jest najdalej w morze wysunięty odcinek w Polsce. To tu mówisz, na Polsce takie silne prądy. Tak, tam kawałeczek dalej jeszcze, wiesz, ale to ci może wypierdolić, to momentalnie, wiesz, wysypać tak, że jest zakaz kąpieli, bez względu. Właśnie najgorsze, że nie ma tego, czego byśmy chcieli. A co chcieliśmy? To znaczy? Piwo jest, ale jest jakieś bezalkoholowe. Czeskiego piwa. Czeskie piwo. Jak bezalkoholowe? Jest alkoholowe? Jest. Białe jest alkoholowe. O Jezu. Panie kochany. Chcieliśmy mocniejsze piwo. Ja piwo uważam jako miękkie narkotyki. Wieczorem zawsze twarde. Jak nie ma 40, mam prezydenckie hopy. Aha. Mam 40 Volt, nie siadam. Jak to jest? Chcecie usiąść? Gadać na trzeźwego, nie wiem. A tutaj coś działa. Hermaty. Działko przeciw pancerze. Helu bronili chłopaki. Chcesz wejść tutaj? Tak, tak, to można wejść, ale to jest, wiesz, bunkier i... Czekaj, pójdziemy tędy, Nikola. Chwycajcie na dół, a my starej chwycajmy. Czekaj, to muszę tak, muszę tak zrobić. Muszę tak. O. Dzięki. Chodź teraz trochę do tego. Ale ładne, może ja mogę nagrać. No nie, ja będę nagrywał. Dobra. Łabątek. Tam też był, no. Bym mu dałam tą bułkę. No czekaj. Tu im ponagrywamy, niech sobie poczują atmosferę Helu. Jak jest na Helu. O, tak im ponagrywamy. Tak ludzie se spacerują, jest ładnie, pięknie. No, ładnie, ładnie. O. O, pokażemy im trochę. Niech se popatrzą. Tu jest wejście. Później ta film zmontuje. Tak, tu można wejść na plażę. Wchodzimy. Na sam sypel. Wyjdziemy? Tak. Ale na minutkę. I jesteśmy na... Rafał, Rafał mówi na początek na Polski. Samym cyplu. Sam cypelek, początek Polski. To chodź, wejdziemy tutaj na ten. A, tu jest wejście. Macie, popatrzcie sobie, jak to wszystko wygląda. Tutaj do wody nie wolno wchodzić, są znaki. Bardzo silne prądy morskie. Wchodząc do wody, wypływając 20-30 metrów od brzegu, można zostać porwanym na środek Zatoki Puckiej. No, to już nie jest bezpieczne. Dokładnie. Także słuchajcie, bardzo dużo ludzi się potopiło. O, tutaj macie takie coś. Tak, plaża jest Bałtyk. Plaża jest naprawdę ogromna. Nie wiem, czy to gdzie widać na kamerze, czy nie, ale plaża jest ogromna. Ile to jest z szerokości? Ze 150 metrów? Więcej. Ze 200. Ze 250 metrów jest samej szerokości plaży. Zrobię wam widok 360, to se później popiszecie. No, i cały czas Hel się powiększa, cały czas postępuje tak jak Mierzeja Wiślana powstała. Zamykała się coraz bardziej na przestrzeni lat. Tak samo Hel cały czas się piasek nanosi i kiedyś być może połączy się z lądem. Powstanie zalew gdański, albo pucki, jak będzie zwane, co się okaże. Ale to pewnie nie za naszego życia. Za wiele pokoleń. Pomachaj, Kaja. Też jestem Kaja od dzisiaj. Dobra. Stop, stop. O, i tu działo stało. I waliło. To są... I waliło do statków nadpływających, niemieckich. Fortyfikacyjne, które służyły do obrony Westerplatte, do obrony Helu.
Przepraszam, jest te platy to kawałek dalej. Tutaj też działo było, tylko że ono jest wymontowane. No, tak, na środku, nie? Tak. Du. Tak, i w tamtą stronę nasuwali. Na oślep. I Hitler kaput. Tak dokładnie wyglądało to działo. Zobaczcie, tak wyglądało. No i co sobie tu chłopaki strzelali ze żyłkami na głowie. No i walili do okupanta. Taka kolejka do fokarium, żeby foki obejrzeć. No i żegnamy Hel i nas wkurwili, bo do fok nas nie wpuścili, no. No i Mewa przyszła na obiad. Poczekaj. No.